Cześć, witajcie na kanale Shot Off. Jak pewnie część z Was wie, moje podejście do platformy AK było bardzo sceptyczne, żeby nie użyć gorszego słowa. I mimo, że w swojej karierze strzeleckiej miałem kilkukrotnie miałem tą platformę do swojej dyspozycji, to za każdym razem nie potrafiłem się do niej przekonać. Głównie wynikało to po prostu z tego, jak pracują te karabinki, co można z nimi zrobić i bardzo problematycznym dla mnie był kaliber 7,62. W pewnym momencie stał się totalnie nieopłacalny, ciężko dostępny i tak dalej. Więc bardzo często omijałem tą platformę szerokim łukiem. I kilka miesięcy temu odezwała się do mnie wytwórnia broni Popiński w Rogowie, która robi karabinki AK o nazwie Jack. I zadzwonili do mnie z taką małą propozycją, żebym ich odwiedził, żebyśmy porozmawiali o ich karabinkach. Ja oczywiście na tą propozycję, na to zaproszenie przystałem i postanowiłem odwiedzić tą fabrykę, tą wytwórnię. W konsekwencji tego spotkania, jak się okazało, wziąłem sztukę do przetestowania i dzisiaj powiem troszeczkę więcej na temat karabinków Jack, ale również przez tą małą przygodę, tą krótką jak na razie przygodę, moja opinia się troszeczkę zmieniła. To nie oznacza, że teraz wyrzucę AR-a do kosza i tylko i wyłącznie AK lover, ale musiałem podobnie zdefiniować pewne rzeczy, jeżeli chodzi o mój strzelecki rozwój, o moją fascynację bronią. Jaki jest rezultat tego wszystkiego, to się za chwilę dowiecie, ale zanim zaczniemy, oczywiście standardowo udostępnijcie ten materiał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, a jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji. Ja wybrałem mini Jacka w wersji Tactical i to jest pierwsza część jakby historii o Jacku, ponieważ tak jak to było z AR-em, dokonam pewnych modyfikacji w tym Jacku i sprawdzę, jak mi się z niego wtedy będzie strzelać. Natomiast dzisiaj pierwsze kilka miesięcy obcowania z tą platformą. No dobra, synku mój kochany, to gdzie jedziemy? Do fabryki broni. I co będziemy oglądać? Jak ty tworzy broń. Super. Cieszysz się na ten wyjazd? Tak. No dobra, no to lecimy. Moje odwiedziny wytwórni broni Popiński w Rogowie było naprawdę niesamowitym przeżyciem. Możliwość zobaczenia, jak ta fabryka rozwinęła się w ostatnich latach, no to jest coś niesamowitego, zwłaszcza w polskich warunkach. Profesjonalizm, ilość tak naprawdę tych linii produkcyjnych i uporządkowanie tego wszystkiego w jedność, która naprawdę działa i jest efektywna, no to jest to coś, co wymaga naprawdę dużej wiedzy i dużego doświadczenia. Na każdym etapie widać kontrolę jakości, na każdym etapie widać dbałość o każdy szczegół. Poza tym same maszyny, ich ilość, ich nowoczesność pokazuje, jak bardzo mocno rozwija się to miejsce i wydaje mi się, że ma to nie tylko wpływ na aktualną produkcję, ale również na możliwości. Na miejscu dowiedziałem się, że wytwórnia broni w Rogowie produkuje wszystkie elementy samemu. Ponadto wdrożenie kolejnych procesów, aby cały karabinek robić własnym sumptem, wymagało tworzenia nowych lokalizacji. I wiem, że są kolejne plany na kolejny rozwój, na kolejne miejsca, gdzie będzie można robić kolejne nowe produkty. Co mam powiedzieć? Tutaj mam Jacka mini w wersji taktycznej. Tutaj zasadniczo nic nie zmieniałem, poza tym, że jest kolimator i jest zmieniony chwyt, ponieważ ten oryginalny, który jest standardowo, no nie ukrywam, nie pasuje mi, ale to dlatego, że no dużo strzelałem z AR-a. W związku z tym no te chwyty typowo od AK totalnie mi nie podchodzą. To jest Aimy Defense. Ciekawy chwyt. Powiem szczerze, że bardzo fajnie siedzi tutaj w karabinku typu AK. Myślę, że do AR-a, jeżeli chodzi
o rozwiązania jest ich o wiele więcej, więc miałbym z czego innego wybierać. Natomiast jeżeli chodzi o AK, te MacPulowskie też mi nie siedzą. Ten jest naprawdę całkiem wygodny, to jest wersja plastikowa, jest jeszcze gumowa, ale ta w ogóle mam uraz do chwytów gumowych, ponieważ jeżeli taki karabin wpadnie w piasek, a nie daj Boże mieliśmy wilgotną rękę, cały jest po prostu w tym piasku i ciężko go wyczyścić, więc ja wolę chwyty plastikowe. Tak to poza tym nic nie zmieniałem, no, będę zmieniał, na pewno chcę zmienić tutaj handguard, te łoże, bo one jest metalowe, to jest jedna sprawa, ale tutaj też nawet z kolegą rozmawiałem, jest takie bardzo toporne. W sensie ono jest dobrze wykonane, natomiast przede wszystkim są to szyny Picatinny, których totalnie nie rozumiem w dzisiejszych czasach, a po drugie naprawdę to jest takie mega toporne w chwycie. Nieprzyzwyczajony jestem do tego typu rozwiązań, bo w AR-ach jest troszeczkę inaczej. Są bardziej te chwyty nawet z Picatinny, są bardziej okrągłe. Tutaj mamy, ze względu oczywiście na budowę, tutaj mamy chwyt bardzo prostokątny w przekroju i to po prostu mi nie siedzi, ale to jest moja prywatna preferencja. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, to naprawdę jest bardzo fajnie wykonany i trochę mi szkoda, że będę musiał go zmienić, no ale muszę go muszę ten karabinek zrobić po prostu pod siebie. Jak możecie zauważyć, jest tutaj szyna 3.0, o której już robiłem film, do którego Was serdecznie zapraszam. Ja to po prostu wykorzystałem, żeby zamontować kolimator Vector Optics Frenzy Plus. Moim zdaniem całkiem ładnie się tutaj komponuje razem z całym karabinkiem. Reszta tak jak w oryginale. Na pewno jeszcze będę zmieniał kolbę na łamaną, ponieważ jakby dużym plusem całej platformy AK jest to, że nie mamy buffer tube'a, nie mamy buffera, więc możemy tak naprawdę bardzo łatwo zmienić ten karabinek na jeszcze bardziej mobilny i taki jest ten cel jakby tego projektu, żeby zrobić karabinek taktyczny. Taktyczny, który będzie się świetnie sprawdzał w takim zastosowaniu cywilnym, czyli można go łatwo schować, można go wrzucić do plecaka i jakby taki jest cel. Więc na pewno kolbę zmieniam na łamaną, jeszcze nie wiem na jaką, jestem w trakcie przemyśleń. Myślę, że coś jeszcze w środku zmienię, na pewno pójdzie spust i może coś zrobię z całym układem ruchomym, tak żeby przyjemniej się na nim pracowało. Nie jest źle w tym momencie, mimo że jest to króciak, ale można to na pewno polepszyć, jak zresztą każdy karabinek. Urządzenie wylotowe też pewnie pójdzie albo tłumik od Hubstera, bo są w trakcie robienia, albo pójdzie zupełnie coś innego, jeszcze nie mam na to pomysłu. Na razie po prostu postrzelamy z tego. Dobra, słuchajcie, karabinek załadowany, zaraz sobie postrzelamy. Tylko kilka, powiedzmy, że uwag z mojej strony na sam wstęp. To, co najbardziej się tutaj rzuca w oczy, jeżeli chodzi o ten karabinek i to, co wymaga tak naprawdę, nie wiem, poprawy, naprawy, wymiany, polepszenia, nie mam pojęcia, to jest selektor czy manipulator bezpiecznika, z tego powodu, że on oryginalnie chodzi naprawdę bardzo, bardzo ciężko. To jest właśnie minus platformy AK, że nie zostaje zamek w tylnym położeniu. Ale przejdźmy do kilku słów na temat tego karabinka. Jak doskonale wiecie, nie jestem ani fanem, ani nie jestem zapalonym strzelcem z platformy AK. Natomiast w obrębie chyba 2 miesięcy, odkąd mam ten karabinek, no troszeczkę moje myśli się zmieniły. Nie wiem, czy to kwestia po prostu tego, że jest to na 5,56, a do tej pory wszystkie moje karabinki na platformę AK były na 7,62 i to trochę przede wszystkim ułatwia pracę, mając jeden kaliber. Natomiast dużym plusem tej platformy, a dokładniej dowolnej platformy AK, jest przede wszystkim budowa. W sensie podoba mi się to, że właśnie nie mamy tego buffera. Cały ten układ, mimo krótkiej lufy, mimo braku jakiegokolwiek kompensatora,
to w porównaniu do większości AR-ów w tej cenie oczywiście, no to pracuje o wiele lepiej. Cała kultura pracy tego karabinka jest o wiele przyjemniejsza. Pracuje moim zdaniem o wiele łagodniej. Tutaj wszyscy roboty. Jak? Fajnie ten spust, ale kwestia przyzwyczajenia się do niego. Tak naprawdę. Fajnie, pierwszy raz w ogóle strzelałem coś a la platformy AK. Spust jest fajny taki, nie to się ciągnie, ciężko mi opisać w ogóle, co, jakie odczucia. Ogólnie fajnie, bo jest mały i stoi w miejscu. A teraz spójrzcie na ten karabinek tak, jak on wygląda prosto z pudełka. I tak od razu z karabinkiem w wersji taktycznej dostajemy chwyt z przodu zamontowany od razu do szyny RIS. I to, co pierwsze rzuca się w oczy, ale to tak naprawdę już widziałem po wizycie, to fakt, że ten karabinek jest naprawdę bardzo porządnie zrobiony. Wydaje mi się, że jak w tej cenie, to ciężko by znaleźć AR-a, który byłby tak dobrze zrobiony, zwłaszcza jeżeli mówimy o elementach wewnętrznych. Ale z zewnątrz prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Najważniejsze jest to, że on jest świetnie spasowany, choćby handguard naprawdę pasuje idealnie i mam tutaj problem z tym handguardem, bo chcę go zmienić, bo nie lubię szynki Cantley i też jego design jest taki bardzo toporny, siermiężny, ale z drugiej strony jakość spasowania i jakość tego handguarda gdzieś tam w środku sprawiają, że mam pewien opór. Naprawdę widzę, że zadbano tam o każdy detal, żeby on po prostu pasował i robił swoją robotę. Warto zwrócić uwagę, że jak na platformę AK, Jack mimo swojej niskiej ceny jest naprawdę świetnie zrobiony i ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Oczywiście gdzieniegdzie znajdziemy ślady produkcji, ślady narzędzi, ale z tego co się orientuję i z tego co widziałem, to jest to całkowicie naturalne, jeżeli chodzi o platformę AK. Ale totalnie nie wpływają na pracę całego karabinka, ponieważ te elementy są po prostu elementami zewnętrznymi, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby te elementy wewnętrzne były naprawdę świetnie zrobione. Kolejną sprawą jest spust, który w tym karabinku moim zdaniem jest bardzo fajny. Pewno robi robotę w tym zakresie, do którego ten karabinek został stworzony, czyli do strzelania dynamicznego na bliższym dystansie. Niestety jakby problematycznym w tym wszystkim, mimo swojej świetnej budowy i bardzo szerokiej półki, którą również dostajemy na start, to manipulator bezpiecznika, który chodzi bardzo ciężko. Pewnie będę musiał to wygiąć, nie wiem, podszlifować, jeszcze nie mam na to pomysłu. Natomiast faktem jest, że chodzi on bardzo ciężko. Nie rozumiem, czemu tak jest, ale być może to po prostu wynika z procesu produkcji. Jeżeli chodzi o manipulator zwalniania magazynka, jest od razu w wersji taktycznej powiększony. Nie strzelałem dużo z AK, więc nie wiem, czy on jest dobry. Natomiast jeżeli chodzi o moje użytkowanie, to pracuje się na nim bardzo, bardzo wygodnie. Dobra, słuchajcie, to teraz zobaczymy, jak szybko trafię w blachę z pozycji takiej typowo IPSC, czyli jak się po prostu z tego karabinka strzela dynamicznie. No cóż, nie jestem przyzwyczajony do tej platformy, to tu jest troszeczkę inaczej ustawiony kolimator, ale zobaczymy, co da się zrobić. Konrad za timerem, dobra, dawaj. Strzelasz gotów? Jest. 1.03. 1.11. 1.04. 0.81. 0.90.
63. Teraz sobie zrobimy splity na tym spuście oryginalnym, jak to wygląda. Dobra, Konrad, puszczaj. Weszły 2. 16. Ile? 0,16. 0,16. 0,11. 0,14. 0,14. 0,10. Powiem ci tak szczerze, czekaj, tylko sprawdzę, że ten spust ma naprawdę bardzo krótki reset, nie? I jak wyczaisz go, to te 0,10, słyszałeś, jak to leciało? Tak, był jeden strzał prawie. Jak prawie jak jeden strzał. Naprawdę, ja teraz się zastanawiam, czy chcę ten spust zmienić. Jeżeli chodzi o elementy wewnętrzne, tutaj jeżeli mówimy o jakości wykończenia, nie widzimy żadnych śladów po obróbce. Wszystko jest zrobione bardzo, bardzo precyzyjnie i wydaje mi się, że dzięki temu również ten karabinek po prostu pracuje o wiele przyjemniej niż inne platformy, z którymi do tej pory miałem do czynienia, które były w bardzo podobnej cenie. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że suwadło w wersji 5.56 ma taką samą wagę i wielkość jak w wersji 7.62, więc tutaj też myślę nad tym, żeby jakoś odchudzić to suwadło. Jak możecie zobaczyć, ten handguard naprawdę jest fajnie zrobiony, fajnie zabudowany. Tutaj rura gazowa jest również zabudowana razem z górną częścią handguardu. No i to wszystko po prostu sprawia, że trochę szkoda go wymieniać. I też rozumiem jakby jego cenę, jeżeli ktoś by chciał kupić ten handguard tak po prostu, to ta cena jest umotywowana po prostu jakością wykończenia. Spotkałem prawdziwą gwiazdę z YouTube'a. Siema. Cześć. I o czym dzisiaj robisz film? Rekreacja. Rekreacja. Stag. Cześć. Dobra, postrzelamy do blachy na 100 metrów. Zobaczymy, co wyjdzie z kolimatora. Ten spust do strzelania jakiegoś bardziej precyzyjnego to nie, ale zobaczymy, co wyjdzie. Miss. Miss. Poszło. Poszło. Obok. Jeszcze z 5 spróbuję. Totalnie. Nie jest to spust, który mi pasuje. Hit. Tańczy. Hit. Może ona wcześniej po prostu tańczyła za bardzo i nie mogłem trafić. Hit. Hit. No dobra, to teraz poczekam, maszyna się uspokoi. Faktycznie, jak czeka, maszyna się uspokoi, to spokojnie w nią trafiam. W kolimatorze to dużo nie widać, to mam też kropkę, która mi całkowicie zasłania cel. Obok. A teraz się za bardzo podpaliłem. Lekko w lewo jedna.
tragedia. Totalnie. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć, no ale to jest może mój błąd wynikający z braku umiejętności szczeleckich z tą platformą. Nie wiem. Zobaczymy, co zrobi królik. Mówisz, że ta TS-ka normalnie, tak? Ta czarno-biała nad gongiem. Biała TS-ka. Co? Czuję się jak? Tutaj co? Czuję się jak diabeł w kościele. Jajkałach, rany boskie. Jedyne co mi się podoba w kałachu to spust. Teraz zobaczymy. I najwyżej się dostrzeli. Grupa jest po prostu przesympatyczna. Taka... Co, no mam trzy są w tarczy. W dole. W dole? W dole. No to ciekawe. Wszystkie są w dole. To jest jakieś trzy moa, ale to są tylko trzy z pięciu. Jakbym strzelił na czwórce. Dobra, to strzelę jeszcze raz. Dobra, strzelę. Zmniejszyłem trochę jasność kropki. Co ty zrobiłeś? Nie no, jest semi. Spust. Nie było 0,10, tylko 0,5. Proszę popatrzeć. Rozmawiaj. Został jeden, to wiesz, to teraz to już pójdzie jeden. Czy spust się rozjewał? Nawet nie. A weź rozładuj. I to, co się okazało, ale już sprawdziłem to w domu i również po rozmowie z Jackiem Popińskim, to drucik, który blokuje pin, z jakiegoś powodu wygiął się. Być może podczas czyszczenia, kiedy tam szorowałem jakąś tam szczoteczką, to może on się po prostu wygiął do góry, nie mam pojęcia. Natomiast naprawa była bardzo szybka, wystarczyło tylko wygiąć tą sprężynę, ten drucik, żeby pin nie wypadał. To taka uwaga, być może jest to jakiś szerszy problem w AK i się po prostu tak czasami zdarza, ale jeżeli wy będziecie mieli taki problem, no to już wiecie, gdzie i na co zwrócić uwagę. 62 fioki, czy co masz? Fioki 62 z Best Huntersa. No dużo lepiej, bo to już jest tylko 4 moa. I jest wszystko po lewej. Będzie 4 moa. Możemy jeszcze strzelić z 55 teraz, jak chcesz. 1,9? Albo 1,8, takie są. No to on na 55 nie powinien się tak zachowywać. Chyba, że to fiopki jest taki. Tak. A to jest dla odmiany prawo. A grupa? Dwa w tarczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest fioki 62. To jest około 3 moa. Tu i tu. To jest pymycy. Nie, gggg. 55, tu będzie ze 4 moa.
No i jeden poszedł gdzieś, bo to jest ten, co się wysunął kołek i znowu strzelił serio. Trzymała z 62. No 62 widać na tym lata lepiej, tylko chyba nie aż tak jak dobrze, jak powinna. Nie wiem. I cóż, ja i Królik na 55 zrobiliśmy 5-7 moa, na 62 udało się zrobić 3-4 moa, ale cały czas mi to nie dawało spokoju, ponieważ nauczony doświadczeniem, że na przykład w AR-ach jakiekolwiek urządzenie wylotowe w kształcie puszki potrafią trochę pogorszyć celność, postanowiłem zdjąć przednią część tak, żeby zabezpieczyć gwint jeszcze, żeby nic się nie wydarzyło. I mimo, że karabinek latał jak szalony i przed nim robiła się wielka kula ognia, tego też aż tak bardzo na kamerze dobrze nie widać i musiałem co chwilę poprawiać, bo po prostu ten karabinek skakał, to udało mi się zrobić na 55 3-4 moa. Więc moja teoria, że ta puszka mogła mieć wpływ na celność, jest uzasadniona, jak widać. Natomiast ten karabinek mi latał, zrobiłem to, powiedzmy, że z marszu, jeszcze ten spust nie za bardzo mi siedzi i wydaje mi się, że jak to wszystko poprawię i jakieś inne urządzenie wylotowe zamontuję, to jest szansa na jeszcze lepszy wynik na tarczy, co już zaczyna być bardziej sensowne. Zróbmy zatem małe podsumowanie. Nie miałem w planach tego, żeby ten karabinek zagościł w moim sercu w jakimś tam procencie. Raczej chciałem zrobić materiał, w którym opowiem, zrecenzuję broń wychodząca z polskiej fabryki, bo lubię polskie produkty, więc chciałem po prostu ją wam pokazać. Natomiast dużo się zmieniło przez te kilka miesięcy i moje serduszko otworzyło jakieś tylne drzwi, gdzie wpłynęła sobie ta platforma AK i chyba zostanie tam na dłużej. Przede wszystkim ten karabinek w 5,56 i być może również ma na to wpływ fakt, że wychodzi z wytwórni broni Popiński, naprawdę bardzo dobrze pracuje. Moje wcześniejsze doświadczenia z platformą AK były niezbyt przyjemne, w sensie okej, ja rozumiem, że jak kopię, to jest fajnie, ale na dłuższą metę to nie daje mi, przynajmniej nie daje mi żadnej satysfakcji, nie daje mi żadnego fanu. Raz czy dwa, spoko. Ale jeżeli miałbym z czegoś strzelać dłużej, no to nie, jednak wolałbym, żeby to było przyjemne, żeby dawało satysfakcję, żebym mógł zobaczyć wynik, żebym mógł pobiegać na przykład i po prostu czuć satysfakcję ze strzelania. I chyba tu mam pierwszy raz, kiedy biorę platformę AK i mam z tego fan. I to sprawia, że ten karabinek, wydaje mi się, że zostanie ze mną na dłużej, chociażby po to, kiedy będę chciał pojechać na jakieś zawody taktyczne, żeby mieć coś innego, po prostu jakąś inną platformę, coś zupełnie odchodzącego od schematu AR-15. I tutaj ten karabinek daje to odskocznie, bo przy strzelaniu uwalnia te pierwotne potrzeby po prostu wyjścia na strzelnicę i wystrzelania się, żeby odczuć jakąś satysfakcję czy odstresowanie się. I tutaj ten karabinek to daje. Nie obyło się oczywiście od małych problemów, bo pierwszy problem, który się pojawił, który jest dla mnie dosyć trudny do przełknięcia, to jest o wiele niższa celność, niż byśmy mieli to porównać do AR-15, chociażby ze względu na budowę. I to nie jest kwestia samego producenta, ale przede wszystkim tego, jak karabinki AK są zbudowane, jak pracują. Niestety jestem przyzwyczajony do tego, że nawet krótki AR-15 robi naprawdę świetne wyniki, jeżeli mówimy o skupieniu. Tutaj niestety tak nie jest, więc nie sprawdzi się to jako karabinek precyzyjny na pewno, zwłaszcza z taką krótką lufą, ale również można mieć pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zawody strzeleckie typu Triga. No tutaj miałbym bardzo duży problem, bo jeżeli to skupienie tak wygląda na 100 metrach, no to co będzie na 150 czy 200? No jakby tu jest zbyt duży przypadek, kiedy zależy na tym, żeby trafić w alfę czy żeby trafić w popper. Więc w wypadku takiego strzelania zabawy czy zawodów taktycznych, gdzie strzelamy w cel sylwetkowy, no to faktycznie to możemy tutaj pójść, ale pod sport niestety nie. I to jest jakby ten pierwszy problem, który wydaje mi się, że będzie problemem w całej platformie AK. Drugim problemem, który się pojawił podczas użytkowania, i to nie wiem, czy dobrze, czy źle, natomiast pod sam koniec nagrywania materiału, gdzie okazało się, że ta sprężyna, która trzyma pin, z jakiegoś powodu się wygięła. Nie wiem dlaczego, przestała ten pin utrzymywać i po prostu musiałem ją podgiąć. Nie wyjmowałem tego spustu, nic z nim nie robiłem.
nie wiem, może podczas czyszczenia, nie mam pojęcia, tak szczerze wam powiem. Na pewno to jest jeden z tych minusów. Natomiast jeżeli chodzi o sam karabinek, to on jest naprawdę zrobiony bardzo dobrze. W swoim takim surowym stylu, takim siermiężnym stylu, jest naprawdę wykonany bardzo precyzyjnie. Wystarczająco precyzyjnie, żeby można było nazwać tą platformę dobrze przygotowaną. Nadal mi brakuje takiego polotu, bym powiedział. Jeżeli już mamy wersję taktyczną, to moim zdaniem można było troszeczkę więcej czasu poświęcić na ten design, żeby właśnie on nie był taki siermiężny, no chyba, że taki był cel. Natomiast ja mówię tutaj z mojej perspektywy, to jest oczywiście subiektywna ocena. Fajnie jakby ten styl w wersji taktycznej był bardziej nowoczesny, taki bardziej odchudzony, bardziej obły w swoim kształcie. Może zamiast szyn RIS warto byłoby postawić już na M-Locki. To by na pewno moim zdaniem dodało troszeczkę więcej fantazji do tego karabinku i do tego karabinka, i jednocześnie w moich oczach byłby bardziej nowoczesny. Oczywiście zawsze handguard można wymienić, zawsze kolbę można wymienić, zawsze chwyt można wymienić, to jest dla mnie oczywiste. Dlatego też no jakby nie jest to problem nie do przejścia, nie do pokonania. Ja oceniam po prostu to, co dostałem prosto z pudełka. Natomiast jeżeli chodzi o, nie wiem, chociażby o spust, no to tak jak powiedziałem, nie jest to spust, który lubię, natomiast świetnie nadaje się do strzelania takiego z bliska, strzelania dynamicznego, do strzelania na dalszy dystans. To nie jest spust, z którym się czuję dobrze. Na pewno dużym plusem też tej platformy od WBP, czyli platformy Jack, jest to, że jest totalnie kompatybilna z innymi częściami od platformy AK. Na pewno też dużą zaletą jest to, że mamy sklep, który jest prowadzony przez producenta, gdzie jest wiele części zamiennych w takiej naprawdę bardzo dobrej cenie. I zawsze, jeżeli potrzebujecie magazynków czy jakichkolwiek części, to możecie spokojnie w sklepie tym kupić. Na pewno warto byłoby jeszcze zwrócić uwagę na fakt tego, że wszystkie elementy w tym karabinku, totalnie wszystkie, są produkowane w Polsce. I to jest bardzo duży plus. Lubię lokalne, polskie produkty. A sam właściciel, pan Jacek, świetny gość, bardzo przemiły, bardzo kulturalny, bardzo ciepły. Ja akurat miałem okazję wybrać się do jego fabryki z synem, bo chciałem po prostu synowi pokazać, jak wygląda produkcja broni. I powiem szczerze, to było bardzo miłe, ponieważ pan Jacek chętnie zajmował się moim synem, żeby mógł coś tam nagrać, żeby mógł coś zobaczyć. Jakby pozwalał mu na pewne rzeczy, żeby mógł je dotknąć, żeby mógł zobaczyć z bliska jakąś produkcję. Oczywiście wszystko było w granicach bezpieczeństwa, tak jak jest to przygotowane, ale mój syn po prostu sporo się dowiedział i był strasznie zauroczony tą sytuacją i mógł po prostu też doświadczyć pewnych rzeczy, które no, są niebywałe, tak? Więc to wszystko, jakby ten cały, cała ta otoczka już wokół samej broni jest dla mnie bardzo, bardzo fajna i przyjemna i mam miłe wspomnienia. Sama broń, tak jak powiedziałem, 4 z plusem. Jeżeli zastanawiasz się, czy ją kupić, to tak. Oczywiście, jeżeli ta jedna rzecz, która pewnie się nie zmieni, niezależnie od modelu, jeżeli mówimy o krótkim karabinku, czyli ta celność, jeżeli to nie będzie dla ciebie problemem, jeżeli będziesz się z tym czuł nadal usatysfakcjonowany, to jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że cała platforma AK z taką krótką lufą będzie się borykała z tym problemem, więc jeżeli po prostu zależy ci na AK, to śmiało polecam ci Jacka, mini Jacka w dowolnej wersji. Ja czekam zatem na AR-15, bo czuję, że to będzie sztos. Słuchajcie, no mam nadzieję, że wam się podobał film. Zapraszam was jeszcze raz do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, komentarza i pamiętajcie też o dzwoneczku. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.